Przemo, co robimy? A, nagrywamy, dobrze. Dzień dobry, moi drodzy, obiecałem wam, że na odcinkach postaram się prowadzić trochę bardziej luźnie i być trochę bardziej sobą, ale obiecałem wam też, że będę przychodził do was z nowościami, żeby znaleźć jakiś fajny, interesujący format, którym i ja, i wy będziemy się wspólnie jarać. I dzisiaj mam dla was coś, czym ja się jaram, a jeżeli wy też się tym zajaracie, to zostawcie jak najwięcej łapek w górę. Powiedzmy, że jeżeli zostawicie ich z 20 tysięcy, to zrobimy drugą edycję tego turnieju, bo dziś zagramy turniej w Beyblade z pulą nagród ponad 500 zł. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, każdy, kto przegra swoje starcie, będzie musiał zakręcić kołem z karami, które są raczej średnio przyjemne. O, woda na łeb, na przykład. Co do samej gry, jest super, uwielbiam ją, a zasady są mega proste. Mamy Beyblade'a, wyrzutnię i linkę. Montujemy wszystko do kupy, odpalamy linkę i nasz Beyblade kręci się na arenie. Dyski ścierają się ze sobą na specjalnej arenie i wygrywa ten, który pozostanie na niej dłużej. Oczywiście w ruchu. A jak chodzi o nagrody, to przygotowałem je dla pierwszych dwóch miejsc. Drugie miejsce dostaje 150 zł w gotówce, a pierwsze 300 plus... oryginalnego Beyblade'a z jednej z pierwszych edycji, którego kupiłem na eBayu. Jego wartość wraz z przesyłką to między 80 a 100 zł. Czegoś takiego w Polsce nie dostaniecie, więc myślę, że zwycięzca się ucieszy. Ten odcinek możemy zrealizować dzięki firmie Willish, która jest partnerem dzisiejszego odcinka i przysłała do nas taką paczuchę. Firma Willish ogólnie sprzedaje lody, które możecie sobie zamówić online na ich stronie. Link do tej strony oczywiście macie w opisie. I te lody trzymają się 24 godziny bez zamrażalki. Już tłumaczę wam dlaczego. Tylko to wypakuję. No bo właśnie, jak widzicie, lody są zapakowane w specjalny sposób. Mamy styropian, mamy karton, a w środku są obłożone suchym lodem, który trzyma dobrze ich temperaturę. Proszę bardzo, mamy 5 kubeczków lodów. Po wyjęciu muszę sobie chwilę odczekać, w sensie, no bo one są naprawdę zimne, to się ma trzymać 24 bez zamrażalki. W trakcie odcinka przetestujemy wszystkie 5 smaków, szczególnie, że jedną z kar na kole jest mega ostry sos, którego działanie lody dość skutecznie łagodzą. A, słuchajcie, ważna sprawa, jak już zamówicie sobie lody, pamiętajcie o tym, by nie wyrzucać opakowania, bo za to opakowanie dostaniecie 15% rabatu na kolejne zamówienie w programie lojalnościowym. Jeżeli użyjecie mojego kodu DIS, to też macie 5% zniżki. Link do lodów znajdziecie w opisie, jest to polska firma, lody nie są napowietrzone i podobno w środku jest ich dzięki temu naprawdę dużo, o czym przekonamy się zaraz, a teraz czas przedstawić zawodników. Zawodnik numer 1 to znany już na tym kanale Przemo, niszczyciel dobrej zabawy i zabójca uśmiechów dzieci. Mega poważny typ. Zawodnik numer 2, od niedawna znany na kanale, to Łukasz w Lidze Legend, Polska Ryba 69, ale tak naprawdę, Mr. Beast. Nie no, byku, ja nie jestem Mr. Beast, ile razy mam ci powtarzać? Wiecie dobrze, że to jest Mr. Beast, prawda? Zawodnik numer 3, to osoba z wielkim potencjałem i jeszcze większym apetytem, pozwalającym mu na zjedzenie największej kanapki na świecie, a jest to pan reżyser, czyli Piotrek. Jaki fail! Idealnie! Mamy to! Zawodnik numer 4, biznesmen, filantrop, właściciel sklepu smiesneciuszki.pl z najlepszymi ubraniami w sieci! Poza tym to pajac skaczący do basenu z kulkami, czyli ja. Witam, też będę grał. Ja mam swój zestaw tutaj, chłopaki gotowi? Mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi, że macie już suba wraz z dzwonkiem na kanale, a teraz zaczynamy! Ale YouTube'owo zrobiłem, nie? YouTube'owo było? A, YouTube'owo. Git było, no. System turniejowy jest prosty, gramy do jednego, każdy na każdego. Każde zwycięstwo to jeden punkt, jednak każda porażka to kręcenie kołem. Jeśli nie wykonasz kary z koła jako przegrany, to dostajesz punkt ujemny, przez co można wyjść na minus. Jest jakaś motywacja, by te kary wykonywać. Ja sędziuję pierwszy pojedynek, a w pierwszym pojedynku zmierzą się Piotr, znany jako pan reżyser, na Łukasza, znanego jako Mr. Beast. Dokładnie tak, wygram to, widzowie. Dla was wygram. Ale po co to chcesz wygrywać, jak ty już masz dużo pieniędzy? Ale i tak wygram. Dobra, no to lecimy. 3, 2, 1, go! Łatwo! W dzieciństwie byłem okręgowym mistrzem podwórka. Ty, ja też. Autentycznie, w dzieciństwie byłem przekotem Beyblady. Ja wymyśliłem ten tytuł, ale no, i tak widzimy się w finale, widzimy się w finale. Dobrze. Chłopie. No, jak widzieliście, zresztą szybka powtórka. Dysk Łukasza wypadł dość szybko poza ring. Jak się czujesz jako przegrany? Nie trafiłem w ogóle w ring, ale następnym razem trafię i wtedy... Ale teraz możesz sobie w koło trafić. Tak. Zobaczmy, jak Łuki dostanie karę. Czekajcie, nie z tej strony, bo się niewygodnie kręci. Dobra, dobra. Się kręci, bo tam GoPro stoi. O, teraz lepiej. Przeciwnik kręci kołem! To jest oszustwo. To sosik, ja poproszę sosik. Nie! Śnieżny! To jest śnieżny. Śnieżny! Chodźmy na zewnątrz. To jest niesprawiedliwe. A śnieżny polega na tym, że za pomocą śniegu przegrany dostaje.
Dwa z czterech trafione. Pierwsza kara była dość lajtowa, uwierzcie mi, inne są trochę gorsze. I z racji tego, że wygrał swój pojedynek, tutaj przygotowałem specjalną tablicę punktów, otrzymuje jeden punkt. Kara została wykonana, więc nie ma punktów ujemnych, Łukasz przegrał, więc otrzymuje punktów 0. No to co, kolejny pojedynek, to teraz... Ej, teraz ja na Przema! Przema, oddawaj kamerę. Zawodnicy gotowi? Tak, tylko poprawię moje gacie do wygrywania. Śmieszne.pl, tam to znajdziecie gacie do wygrywania, polecam. Trzy. Przemo, jak się czujesz z tym, że przegrasz? Zobaczymy. 3, 2, 1. Chłopie, jakie okrążenia wokół ciebie robię. Patrz, to będzie totalne zniszczenie, masakra. Jak nic. Przypominam, czarny jest mój, niebieski Przema. No wygranko jest moje, musi być. Nie. Musi być moje wygranko, ja chcę, żeby Przemo kręcił kołem. O, o, o! O, o nie! Nie, dobra. Zostałem zaorany, więc czas zakręcić kołem. Przeciwnik kręci kołem, Ha! Łyżeczka lodów! Dobra, mam nadzieję, że się rozmroziły. Ja sobie ogólnie wziąłem lody bez cukru, bo w dalszym ciągu jestem na dietce. Dobra, rozmroziły się na tyle, że można jeść. O, i tak. Jezu, ile ja słodyczy nie jadłem. Słuchajcie, nie będę tutaj smarował i mówił, jakie to są super lody. Wy sobie po prostu spróbujcie i napiszcie mi w komentarzach, bo wiem, że wasza opinia będzie taka jak moja. 0 punktów dla Przema. Co? Przepraszam, 1 punkt dla Przema. To pomyłka. I 0 punktów dla mnie, bo wykonałem karę, więc nie mam żadnego minusa. 3, 2, 1, go! No, chociaż żebym na Łukiego wygrał. Bo coś odpadło, to szare odpadło, bo ten mój to jest w ogóle najsilniejszy, jest serio. O, o, jest, 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 jest! Znowu! Kręć, gościu! Co? Dobra, ej, za pierwszym razem ten śnieżny był taki trochę słaby, to teraz ja po coś pójdę i go trochę podkręcimy. No, jak widzicie, tym razem śniegu jest troszeczkę więcej, jeżeli uznalibyście, że poprzednio było za mało. Trzymaj, możesz się odwdzięczyć koledze. Przyjemnością. Robię to dla was, widzowie. Robisz to dla pieniędzy. Ojej! No i tyle. Sorry, stary. Wybaczam, wybaczam, wyjątkowo. Będziesz mógł się na mnie użyć, jak dostanę ostry sos. Jak dostanę ostry sos, to Łuki mi polewa. Szybki update punktów, pyk, pyk i kolejne starcie. Ja za kamerą, Łuki sędziuje, Przemo na Piotrka. Lecicie panowie, go! Start. Piotrek, on już wie. Tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę, masą, proszę. Masą mnie załatwiłem. Masą, no, masą, jak widać. Masą. Zjesz? No nikt no śniegu nie zjem, ale lody chętnie. O nie, jak ograł! Jak ograł! Dobra, Przemo nas ograł na punkty IQ, ale od teraz umawiamy się, że jak wyleci to, to mamy po prostu karę przeciwnika, bo to trochę jest źle sformułowane, wiecie? Tak. 300 IQ. Pomyśl, co w tej sytuacji powiedziałby Pago. Nic, tylko jeść. Ej, no ja czekam cały czas na ostry sos. Niech ktoś w końcu przegra i wylosuje ostry sos! Przemo 0, pan reżyser 1. Jak na razie na prowadzeniu. Ja dawaj, mam tajne techniki. Leci, ta tajne techniki. Pojedynek mistrzów podwórka, słuchajcie. To tak z rozbiegu jakoś, tak? Z rozbiegu. Nie, jak przegrasz, to nie możesz siedzieć na ławce pod blokiem. Wtedy to jest tylko moja ławka. 3, 2, 1. Patrz, chłopie, jakie okrążenia wokół ciebie robię. To jest taktyka na tak zwaną spłuczkę. Bo to wygląda jak spłuczka. Nie teraz, ale za chwilę. Za chwilę. Ja, za chwilę, jak się ten szary przewraca, tak? Nie. Patrz. Nie! No to teraz ja nie mogę na schodki, ja nie mogę na ławkę. Ja se muszę kołem pokręcić. Uwaga, ręce! I. Ej, w scenariuszu było, że ja miałem mieć teraz ostry sos, nie? W scenariuszu było, że ostry sos. Nie wierzę! Nie wierzę! Jak widzicie, widzowie, scenariusz się sprawdził. A tak serio, to nie było scenariusza, ale to nawet zabawne, że akurat teraz wyleciał. Teraz Łukasz ma... Oj! No cóż, się nalało. Nie pożałował chłop. Będę o tym pamiętał. Samo się tak. No. Zdrówko, widzowie, zostawcie łapkę w górę, please. Smacznego. Na razie... Cierpliwość. Jest już trochę mniej spoko. Robi się coraz mniej soczku? Spoko. Nie chcę. Za dużo mamy farta, bo produkty jakieś tam mleczne, śmietankowe i zimne trochę łagodzą, więc mam wymówkę.
Może by zjeść lody. Panie Norbert, bo aktualizacja. Czekaj. Jakie chwile? Już pół opakowania zjadłeś. Aktualizuję punkty. Ja 0, Piotrek 1. Tu teraz został... Łukasz na Przemka. No, Przema nawet nie umie... Może wkładać. Nie. Przema nawet nie umie włożyć. Już leci, czy nie? Leci. Super. Ja to patrzcie, wytnę. Patrzcie, jak się nie, męczy. Nie. Nic nie wytniesz, kolego. Stresujesz się przed pojedynkiem z Łukaszem, co? No tak. Tak, stres. Patrzcie, jak... Widać, że go dopadł stres, to jest pierwszy krok do porażki. Dobra, szanowni zawodnicy, bestia ze studia Przemo, bestia ze studia Łukasz, ich bestialski pojedynek. 3, 2. Moment. 1. Już. No nie! O nie! No ale kręci się dalej. Byliście poza areną, no, także zwycięstwo przyznane do tego oto młodego dżentelmena. Moje gratulacje. Dziękuję. Chcesz użyć kodów? Nie? Trudno, bo to moje, nie oddam ci. Ale ty sam możesz nagrodę kołem zakręcić. Ja zakręcę kołem i zakręcę, że przeciwnik kręci kołem. Kręć kołem, nie śmigłem. Kołem, ćwiczyliśmy. Kołem, nie dobra, śmigłem. Kołem, nie śmigłem. Dawaj. Tak jak pokazywałem. Tak jak pokazywałem. Dobra. Kołem, nie śmigłem. O. Przeciwnik kręci kołem! No to nieźle, Przemo. Nieźle. No kręcę, Przemo. Dawaj, szybko, zanim przestaniesz kręcić dysk. Kręci się jak Przemo kołem. No. Kręci jak Przemo kołem. Co? Przeciwnik kręci kołem! Co za plot twisty! W ogóle. No myślałeś, że nie okrasz. Karta odwrócenia zagrana podwójnie. No, dokładnie. Pompki na śniegu, sztuk 10! To łatwe. Powiedz, jak się czujesz przed tym wyzwaniem? Co mam powiedzieć? Przed wyzwaniem czuję się dobrze, ale przegrana z Przemem, no to gorzej. I lecimy, co 10? Nie do końca. Raz, niżej! 10! Zaliczone, elegancko! Piąteczka, bang! To była ostatnia runda, czas dopisać punkty i podsumowanie. Punkt dla Przema, czyli łącznie Przemo ma 2 punkty i punkt dla Mr. Beasta, który łącznie ma 1 punkt. Punktów 3 natomiast posiada pan reżyser i punktów 1 posiadam ja. Co oznacza, że ja i Łukasz niestety przegraliśmy, a w finale znajdują się Bremo i pan reżyser. Ale żeby było ciekawiej, co prawda za trzecie i czwarte miejsce nagród nie ma, oni już mają nagrody gwarantowane, ale może być kara. Co? Dawaj, gramy o trzecie miejsce. No dobra, i dobra. Przegrany robi karę, dawaj. Dobra, niechaj będzie. Go. O chłopie, ja już widzę, że mój ma większy pęd. Twój już jest pod kątem. Jest niebezpieczny, jest niebezpieczny. On już jest, czuję się złamany. O! Co? Ale jakbym nie jeden punkt, to bym przegrał. Ale to zrobił. Jak to nie będzie ostry sos, to będę bardzo szczęśliwy. Niech to będzie cokolwiek, tylko nie ostry sos. Błagam, błagam. I... Tyle mi ostry sos. Ja już cię jadłem ostry sos. Ja. I lodów pojadłem, to był dobry rok. Śnieżna... Ej, trzeci raz z rzędu w tym odcinku mamy śnieżny f... Mało, jeszcze pakuj, jeszcze. Jeszcze pakuj. Ja się nie boję zimna. Wiecie dlaczego? Chcecie wiedzieć dlaczego? Nawet jak nie chcecie, to ja wam powiem. Uwaga, morsowałem. Nie no, w sumie nie, ale uznałem, że to będzie zabawne, jeśli to powiem. Norbert, musisz być twardy. Odpowiednio się napiąłem, napięcie mięśni w takich momentach jest bardzo ważne. Teraz żaden lód, za żaden mróz, ani żaden śnieżny f*** mnie nie złam. Nie złamie mnie to. Myślałem, co sobie... Nie! To nie był pomysł dnia, to nie był mój najlepszy pomysł w życiu. I tym cudownym, aczkolwiek dość chłodnym akcentem przechodzimy do wielkiego finału, który odbędzie się w systemie BO3, czyli do 2 wygranych rund. Mamy 3 pojedynki, kto wygra 2, ten wygrywa. Ale minus jest taki, że przy każdym z tych pojedynków przegrany naraża się na karę. I jest jeszcze jeden minus, o którym nie wspominałem wcześniej, bo wymyśliłem go dosłownie 15 sekund temu. Żeby było ciekawiej, ja i Łukasz wykreślimy po jednej rzeczy z koła. Jeżeli ta rzecz wykreślona wypadnie, to przegrany kręci jeszcze raz. Ja osobiście wykreślę śnieżny f***o, dlatego że był już wiele razy. Chodź Łuki, wybierz co im chcesz wykreślić. Stary, wykreśl im lody, dobra, i będą mieli same przewalone rzeczy. Nie, woda zostaje. Nie róbcie lody. Yeah! Tak więc pozbyliśmy się 2 w teorii najlżejszych rzeczy z koła. No to co, chłopaki?
Dobrej zabawy. Proszę państwa, przed nami wielki finał, który mam zaszczyt dla państwa sędziować oraz komentować. Przed nami Przemysław, znany jako Bremo, oraz Piotr, znany jako pan reżyser. Czy zawodnicy są gotowi? Nie. Nie. Ale sędzia jest gotowy, a to jest najważniejsze. 3, 2, 1, go! Wow! Co się stało? Pierwsza runda zakończona remisem i tam coś odpadło. Co weź przemocować. Kawałek Beyblade'a. Co? Serio? No patrzcie. Dobra, już wiem. Jako sędzia zarządzam, że jeszcze raz powtórka. Wygrasz, 3, wygrasz. 2, 1, go! W ogóle Piotrek ma jakiś dziwny, masywny dysk. Jak na razie stoi twardo w swoim miejscu. Ten mały dysk Przema próbuje go obskakiwać, próbuje go obijać. No ale tutaj przewaga masy jest widoczna po stronie Piotra. Bynajmniej w realu. No i zobaczmy, jak skończy się ten pojedynek. Nie. Przemo, zapraszam do kręcenia kołem. To jest oszukany dysk. To są umiejętności. Ale popatrz, jego jest oszukany, ale twój za to jest wyższy. Ma metalową nóżkę i to też się kręci. Ty też masz? To jest bardzo dobra technologia. Pierdoły. Przemo triggered. Już myślałem, że Przemo przeklnie w ogóle. Uwaga, kręcę. To się nie dzieje. Nie ma uniwersum, w którym Przemo przeklina. Go. Sos. O kurde! Jaki twardy, ale zobaczymy. No, twardy zawodnik. Kubany. Ej, nie sądziłem, że dożyje dnia, w którym Przemo w odcinku będzie jadł ostry. No, dobra. Żart. Dobra, nie, okej. Okay, okay, dawaj. Nie, to już jest okej. Okay. Uwierz mi, to naprawdę pieczę. Ja to jadłem przed chwilą, to... Nie. Oblizał jak lizał. Oblizał, tak, ale przepraszam. Łyżeczkę lodu. jak się z tym czujesz, Przemo? Jak oszust, którego pali buzia. Widzisz, to kara za oszukiwanie. Ale masz czerwony gały, stary! Pokaż na chwilę kamerę! Patrzcie, jeju! Stary, wyobraź sobie, że jadłem 3 razy większą łyżeczkę. Dlatego uciekłem. Runda pierwsza na korzyść pana reżysera i bez punktów ujemnych dla tego oto młodego dżentelmana. 3, 2, 1 i lecimy. Myślę, że Przemo nie chce przegrać tego pojedynku, bo kolejna porcja ostrego sosu mogłaby się źle skończyć. No i zobaczmy. Przypominam, szary dysk to dysk Piotra, natomiast dysk niebieski to dysk Przemysława. I po raz kolejny mamy podobną sytuację. Szary stoi bardziej w miejscu, a niebieski kręci się coraz wolniej. No i wygląda na to, że pan reżyser wygrywa kolejne starcie, ale zobaczmy, jak będzie z punktacją i karą dla Przemysława. Sos. O nie! O nie! Przemo. Dobra, damy radę. No. Tak? Słuchaj, możemy zrobić to razem. Spójrzcie na to szczęście wymalowane. Zróbmy to razem. Razem? Zróbmy to razem. Solidarnie. To się nazywa męska przyjaźń, prawdziwa solidarność. Ja bym powiedział, że to jest nawet bromance. Przemo, trochę cię oszczędzę. To zdróbko. Za zwycięstwo. Nie stukajmy się, bo wiadomo. Wiadomo. Byłeś godnym przeciwnikiem. Choć łatwo poszło. Gratuluję. Gratulacje, no. Drugie miejsce. Przynajmniej no, sobie pojesz. No. Piotrze, jak czujesz się po zjedzeniu mega pysznego sosu? Czekałem na tę chwilę bardzo długo. Widzę, że to też wzruszyło, tak jak Przemka wcześniej. Przemo, nie wie, czy ma cierpieć, czy się śmiać z Piotrka. To jest jak ten kawał o Polaku, Niemcu i Rusku i kaktusie. Każde słowo ciężko przechodzi mi przez usta. Dlatego, że nie wiem, co powiedzieć. Nie dlatego, że nie chcę mówić. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu cieszę się z wygranej. Dajmy chłopakom chwilę i przejdziemy do rozdania nagród. Jeszcze jakiś krótki komentarz od ciebie, Przemo? Gratuluję Piotrkowi wygranej. Miejsce drugie zajmuje Przemo i otrzymuje za to nagrodę 150 zł, chociaż twoja mina przy zjedzeniu ostrych sosów była warta o wiele więcej, stary. Uwierz mi, tak czy siak, gratulacje. Dziękuję. Wy też możecie pogratulować na przykład Przemysłowi w komentarzach, a miejsce pierwsze Piotrek i otrzymuje nagrodę 300 zł. Moje gratulacje, stary. Bang. I dodatkowo oryginalny Beyblade. To jest chyba druga generacja. W każdym razie są te starsze, według mnie dużo fajniejsze. I mam nadzieję, że ten odcinek był dla was również fajny. Staraliśmy się go nagrać w jakiś bardziej naturalny i spontaniczny sposób. Także dajcie znać, czy taki typ odcinków wam odpowiada. No bo mi się bardzo przyjemnie to nagrywało. By być na bieżąco, pamiętajcie, żeby sobie strzelić suba wraz z dzwoneczkiem na kanale. Wtedy będziecie wzięli kolejne odcinki. Zapraszam na poprzednie i przypominam, 20 tysięcy łapek, organizujemy kolejny turniej. Na dziś to wszystko. Chodźcie się pożegnać. To jest wasz czas, żeby zasubować. Subujcie właśnie.
Na razie, hej! Już nie musisz. Przemo się zepsuło od tego ostrego sosu! Przemo! Przemo!